Obecny film jest o diagnozie i naprawie dolegliwości łokieć tenisisty. Problemy, urazy oraz bóle łokcia i okolic są zwykle ciężkie do zdiagnozowania i ciężkie do leczenia. Specjaliści podkreślają jakby złożoność tej terapii. Według badań ból łokcia jest jednym z najczęstszych przyczyn kontuzji wśród sportowców. Anatomicznie należy podkreślić, że łokieć nie jest prostym stawem zawiasowym, który pracuje tylko w jednej płaszczyźnie. Kompleks łokciowy zawiera sobie trzy kości. Kość ramienną, kość promieniową i kość właśnie łokciową, tworząc trzy małe stawy. Jednak to nie kości czy stawy są skomplikowane. To aż 16 mięśni, które oddziaływują na te stawy. Pracują przy zginaniu, prostowaniu oraz rotacji przedramienia. Aby zdiagnozować problem bolącego łokcia, należałoby odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Gdzie znajduje się ból? Czy ból promieniuje? Czy się rozciąga poza obręb stawu? Czy ból nie jest przypadkiem spowodowany podrażnieniem nerwów? Plan rehabilitacji nie powinien się skupiać tylko na miejscowym działaniu na ból. To poprawna diagnoza miejsca odczuwania dyskomfortu będzie kluczowa w doborze odpowiednich terapii. Na początku ból zlokalizowany z boku stawu. W okolicach przyczepu mięśni prostownika przedramienia, czyli nadkłykcia bocznego. Ból w tym obszarze popularnie zwany jest łokciem tenisisty, w związku z częstym występowaniem u tenisistów. Jednak nie musisz grać w tenisa, by zmagać się z tym bólem. Bardzo często przypisywany jest uszkodzeniu i zużyciu tkanek włóknistych. Dyskomfort może objawiać się podczas chwytania, zginania i podnoszenia kończyny górnej. Przeważnie miejsce bólu jest także wrażliwe na dotyk. Ale dlaczego mięśnie zlokalizowane po przeciwnej stronie łokcia, odpowiadając za chwytanie, będą nasilać ból? Praca nad garstkiem wymaga specyficznej pracy mięśni przedramienia. Aby zapobiec niekontrolowanemu wygięciu dłoni, mięśnie przeciwstawne do zginaczy, zginaczy nadgarstka, będą pracować jako hamulec, szczególnie w ruchach chwytnych. Im mocniejszy chwyt, tym większe obciążenie na wspólne ścięgno prostownika nadgarstka, które mają początek z boku łokcia. Terapię należy zacząć od zadania sobie pytania. Czy przedramiona nie są przepracowane? Proporcje przedramion do ramion również będą odpowiadać na priorytety w wykonywanych ruchach. Kolejno, warto zadbać, czy zakres ruchu w nadgarstkach jest optymalny. Swobodnie powinniśmy potrafić zgiąć i wyprostować nadgarstek do około 90 stopni. Jeżeli zauważasz braki, powinieneś zacząć pracować nad zakresem ich ruchu. Nadmierne ugięte lub przepracowane łokcie w staniu też będą świadczyć o problemie w obrębach mięśni zginających lub prostujących łokieć. Jednak priorytetem będzie analiza wykonywanych ćwiczeń ze skupieniem uwagi na wszystkie nadmierne zgięcia lub wyprosty nadgarstka i łokcia. Jeżeli takowe występują w ćwiczeniach, gdzie jest to technicznie niewymagane, to należy przywrócić ich neutralne, proste ułożenie. To podejście bardziej globalne. Dodatkowo, dokładając ćwiczenia, gdzie praca w neutralnym ustawieniu nadgarstka i całej ręki będzie priorytetem, jak na przykład spacery farmera czy tureckie wstawania. Mamy szansę wtedy wzmocnić mięśnie przedramienia i wyrównać ewentualne dysproporcje w sile mięśniowej. Odpoczynek może pomóc, ale jeżeli jesteś aktywnym sportowcem, takie podejście może na nie się zdać. Ścięgna mimo regeneracji stracą wypracowaną wytrzymałość i w momencie powrotu do treningu ból szybko powróci z racji ponownego przepracowania mięśni. Dużo lepszą taktyką jest zmniejszenie objętości i intensywności treningów, tak aby procesy regeneracyjne nadgoniły procesy uszkadzania tkanek. Mobilizacja struktur w obrębie przedramienia bardzo często przynosi pomoc w pozbyciu się bólu łokcia. Praca z piłeczką i rolowanie mięśni może przywrócić zakres ruchu i rozluźnić spięte mięśnie. Pamiętajcie, na łokieć działają także mięśnie ramienia, zginając i prostując go, więc rolowanie mięśni bicepsa i tricepsa może również okazać się potrzebne. Szczególnie wtedy, gdy w pozycji stania zauważysz, że łokcie masz lekko ugięte lub, co gorsza, przeprostowane.